Polsce sprzedaje się teraz rekordowo dużo motocykli. Osobiście ja nie jestem fanem motocykliniarstwa, no nie tarza mnie jazda pojazdem bez ścian. Nie ma gdzie łokcia oprzeć, gdzie koinki zapachowej powiesić, tam jedynie na baku można przymocować podstawkę z długopisem na sprężynce w kształcie niebieskiego strusia. No, niby na motorze szybciej pokonuje się korki i dopiero za korkiem człowiek się zabija, ale to też nie jest argument. Bardzo często kupują teraz swoje pierwsze motocykle faceci po 30, 40. Robią to w tym samym celu, w jakim kupują dziurawe dżinsy, nie? Chcą pokazać, że hej, patrzcie laski, jestem młody, fajny, mam fantazję i spodnie i kompletnie się nie starzeję. Mój mały kolega rzadko sypia, a moje drugie imię to Harley. Czyli motocykle służą im po to, po co Leszkowi Millerowi stwierdzenie, że Magdalena Górek przejdzie do drugiej tury. O zaklinanie rzeczywistości. Bo tak naprawdę o zakupie motocykla drobnymi aluzjami nie wprost, prawda, to namawiają do tego zakupu tych licealistów po 40 ich żony. Bo one chcą się ich po prostu pozbyć. Gdyż mają kogoś innego na boku, kogoś, kto w ogóle nie patrzy w stronę motocykla. Czyli mnie na przykład. No. I kupno motocykla przez dojrzałego pana kończy się tym, że jak przekroczy 60 na godzinę, to przestraszony odstawia pojazd. No, i gdybym dostawał złotówkę za każdy tak odstawiony motocykl, to słuchajcie, to by mnie było stać na naprawdę porządny motor. Naprawdę jakąś kawa Hondę, czy nawet kawał Suki.